Ferdynand Schichau urodził się w 1814 roku w Elblągu, zaś zmarł w 1896 roku również w Elblągu. Był pruskim przedsiębiorcą, konstruktorem maszyn i okrętów. Był synem Holendra osiedlonego w Elblągu, Karla Jakoba Schichau, mistrza wytopu miedzi. Studiował w Królewskim Instytucie Przemysłowym w Berlinie, dzisiaj byśmy powiedzieli na Politechnice w Berlinie. Odbył również praktyki w Anglii. I pożyczce od ojca otworzył w Elblągu zakład budowy maszyn, w którym budował i naprawiał maszyny parowe, hydrauliczne, czy też maszyny rolnicze. Jednakże zainteresowany przemysłem okrętowym, rozwinął wkrótce swoje przedsiębiorstwo właśnie w tym kierunku. Pierwszym jego zamówieniem było wykonanie w 1841 roku wyposażenia do pogłębiarki wykonanej w Niemczech. Pogłębiarka ta służyła przez kolejne 45 lat na rzece Elbląg oraz na Zalewie Wiślanym. W jego firmie w 1847 roku powstała maszyna parowa do napędu pierwszego parowca, całkowicie zbudowanego w Prusach. W 1852 roku dostarczył wyposażenie dla korwety pruskiej marynarki wojennej Danzig, zbudowanej w Gdańsku. W 1854 roku Schichau zbudował własną stocznię w Elblągu. Rok później w stoczni tej powstał pierwszy niemiecki parowiec o napędzie śrubowym i konstrukcji żelaznej. Początkowo większość produkcji stanowiły maszyny. W latach 1855-1875 zbudowano 100 maszyn parowych i 300 innych. Od 1859 roku Schichau na dużą skalę produkował również parowozy. W 1872 roku Schichau powiększył przedsiębiorstwo, wykupując stocznię Mitzlafa. Schichau produkował głównie statki pasażerskie, transportowe, pogłębiarki, holowniki na potrzeby armatorów z Prus lub na eksport. W 1876 roku w jego stoczni zwodowano setny statek. Rozwój firmy zapewniły liczne zamówienia wojskowe. Od 1877 roku stocznia wyspecjalizowała się w budowie torpedowców i niszczycieli.
W 1889 roku Shihau zorganizował zakład remontu okrętów w Iławie, zaś 3 lata później uruchomił nowo wybudowaną stocznię w Gdańsku. Po jego śmierci przedsiębiorstwo prowadził jego zięć. Przybyliśmy do parku Modrzewie. Wielu mieszkańców Elbląga nie wie, co w tym parku się znajdowało. A znajdowała się tu największa z 3 elbląskich rezydencji Karla Sizego, zięcia Ferdynanda Shihau. To, co widzieliście, to oczywiście nie była ta rezydencja, to był budynek pomocniczy. Zbudowany został w 1903 roku w miejscu obecnego parku Modrzewie. Wcześniej znajdowały się tu majątki rycerskie Jeruzalem i Emusa, które przetrwały do czasów krzyżackich. W 1801 roku teren sąsiedni zakupił ostatni elbląski kat Martin Szesme. Na tym terenie znajdował się Scholzberg, staropruski mur zamkowy, późniejsza Scholztrasse, która łączyła obecną wiejską z browarną i przypominała do 1945 roku czasy prehistoryczne. Lipca 1873 roku Karl Size objął stanowisko kierownika działu budowy maszyn stoczni Shihau, a 3 lata później ożenił się z córką swojego szefa. Trwała zgodna, pełna sukcesów, współpraca teścia z zięciem. Obaj opatentowali wiele nowatorskich pomysłów, zaś firmę rozwinęli na niespotykaną skalę w Prusach. Size posiadał małą willę przy ulicy Królewskiej, jednakże nie była ona dostatecznie reprezentacyjna. Z 28 stycznia 1896 roku, kiedy to w wieku 82 lat zmarł Ferdynand Shihau, pozostawił on po sobie ogromny majątek. Brakowało w nim jedynie rezydencji na miarę jego pozycji materialnej i społecznej.
Shihau mieszkał przy biurowcu fabryki w dość skromnej, białej piętrowej willi, Size, równie skromnej, przy ulicy Królewieckiej. Nabył on więc teren obecnego parku Modrzewie i tu wybudował swoją rezydencję. W 1903 roku do budynku została dobudowana oranżeria, w której hodowano różne gatunki roślin. Do tej posiadłości zapraszano wielu artystów, bankierów, inżynierów. W 1912 roku przybył tutaj z wizytą król Saksonii Fryderyk August. To, co widzicie za mną, są to schody prowadzące do dawnej willi Sisego. Z kolei te schody prowadziły do dawnej, przydomowej oranżerii. Po śmierci Sisego w 1917 roku majątek zaczął podupadać. Size zmarł 15 grudnia 1917 roku. Po jego śmierci jego następcą i współwłaścicielem zakładu był Carl Carson, jego zięć, który mieszkał w parku Modrzewie aż do swojej śmierci. Ich dzieci nie otrzymały już wielkiego majątku, ponieważ zbankrutowana firma Shihau została przejęta przez państwo, a one musiały zamieszkać w skromnej willi przy ulicy Królewieckiej. Carl Carson zmarł nagle w 1924 roku. Willa została przejęta przez państwo w 1929 roku. Planowano ją przekształcić w krematorium na potrzeby elbląskiego cmentarza centralnego. Jednakże nie doszło to do skutku, zaś w budynku uruchomiono szkołę NSDAP.
Pod koniec wojny funkcjonował tam szpital wojskowy, zaś po wojnie willę tą zdewastowała Armia Czerwona. Niestety nie zdecydowano się na jej odbudowę i w 1961 roku została ona wyburzona. Budowla ta kontrastowała z sąsiadującym osiedlem Pengritza, osiedlem robotniczym, i miała symbolizować motywy wsi i folwarku. Na tym kończymy naszą wyprawę po parku Modrzewie. Jak widzieliście, z przepięknej willi i malowniczego parku prawie nic nie pozostało.